Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Paweł. Cześć Małgorzato, dzień dobry Państwu. No, zapraszamy z Pawłem do kolejnego dużego pokoju z książką. No, ten myślę, że będzie chyba ostatni w tym roku. No, może jeszcze w tym roku nagramy jeszcze jeden. To jeszcze być może to się zdarzy. Może ostatni Paweł. przed świętami, nie? Ale niekoniecznie w roku, zobaczymy. No, zobaczymy właśnie, jak to nam się uda. No, Paweł, Twoje książki. Dobra, to ja zaczynam takiego troszkę kalibru lżejszego, co nie znaczy, że oczywiście niepoważnego. Książka z wydawnictwa WAP, Mark Elsberg, Sprawa prezydenta. Autor znany w naszym kraju i chyba dość nawet ceniony, choć chyba nie aż tak, jakby można się było spodziewać po tego typu literaturze, bo to Elsberga książki to są takie political fiction, można powiedzieć, takie rasowe. To jest taki gatunek, który swojego czasu był u nas bardzo popularny. Teraz troszkę jakby stracił na znaczeniu. Kiedyś przecież każdy pamiętasz Ludlamy i Forsythy. To jak tylko się transformacja zaczęła, to z każdej szczęki, z każdego jakiegoś tam łóżka polowego można było dostać, prawda? Teraz rynek się, można powiedzieć, troszkę nasycił i Elsberg jest takim autorem, który gdzieś tam przez wydawnictwo WAB bardzo dobrze propagowany. To już jest któraś jego książka. Najsłynniejszą do tej pory był Blackout. Pewnie ze względu na tematykę, bo w blackoucie o to chodzi, że gdzieś wyłączają po prostu światło, no i nagle jest problem, najogólniej rzecz biorąc, prąd. To jest autor, który pisze, no to są typowe właśnie political fiction, takie thrillery. Tutaj jest dość ciekawa zawiązka całej tej akcji, mianowicie były prezydent Stanów Zjednoczonych jest aresztowany w Atenach na zlecenie Międzynarodowego Trybunału w Hadze pod pewnymi zarzutami, co oczywiście wywołuje totalną dyplomatyczną zawieruchę. Mamy bohaterkę tej książki, prawniczkę właśnie Trybunału Haskiego. Mamy zdecydowaną reakcję aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który gdzieś to wszystko jest zmieszany. Troszkę tam częściami jest to thriller prawniczy, bardzo zwięźle napisany, bardzo szybko się czyta. Bardzo przyjemny generalnie, no bo nagle jest, kto pogrąży najpotężniejszego człowieka na świecie, prawda? Jak to wybrnąć? Czy to w ogóle da radę zrobić? Gdzieś tu klasyczna postać sygnalisty, który coś wie, ale czy będzie mógł powiedzieć, bo oczywiście próbuje się go wyeliminować, żeby on nie dotarł, żeby te zeznania nie zostały złożone. No jednym słowem, nic jakoś bardzo odkrywczego i nowego, ale jak ktoś lubi tego typu literaturę, to bardzo mu się spodoba, bo jest to bardzo sprawnie napisane. Elsberg znakomicie to rzemiosło ogarnia. Wie, jak to wszystko robić. Troszkę może denerwować nieco upolitycznienie fabuły, bo to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Elsberg jest bodaj Austriakiem czy Niemcem i widać, że on nie lubi za bardzo Stanów Zjednoczonych Ameryki i prezydenta, do którego oczywiście to raczej jest książka jeszcze z poprzedniej prezydentury. Widać, że tutaj no, dużo jest takich wycieczek, które Europejczycy pewnie byli przeszczęśliwi. Na rynku amerykańskim nie wiem, nie sprawdzałem, jak radziła sobie ta książka, czy była również popularna, czy nie. Nam się może podobać, bo generalnie pokazuje ten świat troszkę od kulis, takich troszkę polityki, troszkę tajnych służb. Tak jak mówię, Ludlam, czy może nawet bardziej David Morrell. To oczywiście nie są aż takie, można powiedzieć, fundamentalne tutaj kwestie jak tożsamość Byrna, czy jak Bractwo Róży Morella, ale generalnie teraz mało jest takich książek, dlatego ją Państwu tutaj polecam. Na zasadzie takiej, że warto czasem oderwać się od samych tylko trudnych rzeczy. A to nie jest też taka literatura zupełnie pulpowa, bo można całkiem nieźle tutaj przejrzeć pewne mechanizmy świata, które. Polityki, tego co teraz wygląda. Mark Elsberg, Sprawa prezydenta z wydawnictwa WAP. No jest tej lektury trochę, szanowni państwo, bo to jest prawie 600 stron. Nie psuje się ta książka tak szybko, mimo tego, że bardzo szybko się ją czyta. No, świetna, gruba, no ale jeżeli interesująca, to najważniejsze. No, ja Następnym mam mam jeszcze książkę. grubszą. A, no to fajnie. Ja nie mam takich grubych. Ja mam książkę teraz popularno-naukową, no, do której próbowałam zajrzeć, no, parę ładnych lat, chyba nawet ponad 10 lat, bo kupiłam ją w 2009 roku. To jest książka Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię? Profesora religioznawstwa Barta Ehrmana. I no, kupiłam ją, bo byłam zainteresowana tytułem, ale też wtedy pamiętam, czytałam o autorze. Wydawnictwo CIS to wydało w 2009 roku, a książka jest z 2006 roku. Wtedy powstała jej wersja oryginalna. Książka, no, bardzo ciekawa, i moim zdaniem to Przeinaczanie Jezusa chyba nie jest najlepszym tytułem. Chyba bardziej to, kto i dlaczego zmieniał Biblię.
bo to jest książka o tym, jak powstawały księgi Nowego Testamentu, jak to się zaczynało i jak to prawdopodobnie mogło się zaczynać, no bo Ermen właśnie tutaj bardzo tak ostrożnie informuje, że no przecież nic nie wiemy, nie znamy tamtych tekstów, tych pierwszych, nie znamy, nie ma żadnych nagrań z tamtego okresu, prawda, nie ma żadnych, no mamy po prostu kopie kopistów i jeszcze kopistów i oryginały zaginęły. To jest niesamowita książka, bo on rozpoczyna od swojej historii, o tym jak zainteresował się Biblią, studiami tekstu biblijnego. Na początku był w takim bardzo ortodoksyjnym koledżu i no, tam słowo pisma było po prostu słowem świętym, a potem kiedy poszedł na studia i pisał jakąś swoją pracę i zauważył różnicę w tym, co podaje bodajże Marek w swojej Ewangelii i odwoływał się do nie tych wersetów Starego Testamentu, do których się powinien odwołać, czyli jest pomyłka i on to próbował jakoś zinterpretować, jakoś, no bo przecież słów pisma się nie podważa, a jego profesor mu napisał na marginesie, a może Marek się pomylił. No i od tego się zaczęło, jego taki krytyczny stosunek do pisma, no i próba no, zrekonstruowania, no, jak to rzeczywiście wyglądało. W tej książce jest nawet taka historia całej dyscypliny naukowej, czyli krytyki tekstu biblijnego i jest to bardzo tak fajnie i tak chronologicznie przedstawione, czyli jak to po kolei było, jak powstawały pierwsze listy i no bo pisali Paweł na przykład, prawda, pisał do różnych gmin, w których przebywał, w których nauczał o słowach Chrystusa. Te listy były czytane, kopiowane. Na początku przez kopistów, którzy, wiesz, tutaj jakbym ja przepisywała pismo chińskie. To byli tacy, bo oni nie umieli czytać i pisać, oni po prostu przerysowywali tekst. No to wiadomo, że tam mogło być bardzo dużo pomyłek, bo oni bez zrozumienia ten tekst przerysowywali, prawda? No i potem ten z tymi pomyłkami był kopiowany znowu, i znowu, i znowu. Dopiero tak wykształceni kopiści pojawili się w IV wieku, czyli te teksty przeszły już przez tyle kopii i przez tyle różnych no, prawdopodobnych zmian i tutaj właśnie Ermen wskazuje, jakie to mogły być i pokazuje niektóre historie niektórych właśnie zapisów, niektórych manuskryptów ksiąg Nowego Testamentu i pokazuje, że na przykład jakiś tam kopista się pomylił, napisał coś nie tak, drugi zauważył tę pomyłkę, który przepisywał po nim, poprawił błąd, a kolejny trzeci, który widział, że ten drugi poprawił, to wrócił do tego pierwszego, bo uznał, że ten drugi się pomylił. Nie? No i też tego typu właśnie historie. No więc najpierw ta taka religia jakby księgi jest przedstawiona, potem właśnie o tym, jak powstawał kanon, jaka była historia tych kopistów, no i jakie są niedoskonałości wulgaty, jak pierwszy taki krytyczny aparat wobec tekstów biblijnych wprowadził Stuart Mill, no i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli idziemy właśnie od rozdziału do rozdziału. Książeczka nie jest gruba. Ermen się powtarza często, wraca, w ogóle to jest taki jakby wykład akademicki, że podsumowuje po każdym rozdziale, po każdym temacie, ale no to ja rozumiem jego intencje, więc czytałam to no z zainteresowaniem, tym bardziej, że no ja uczę, mam kilka lekcji, kilkanaście lekcji o Biblii, więc z zainteresowaniem. A książka długo czekała, bo ja nie wiedziałam, bo on ma kontrowersyjne oceny. I nie wiedziałam, no, czy mogę się z tym zmierzyć, czy się nie, gdzieś tam nie zapętlę, no bo aż takim biblistą nie jestem, żadny ze mnie biblista. Poprosiłam o opinię takiego jednego mojego znajomego, który jest tłumaczem i on mówi, śmiało możesz czytać. No to śmiało przeczytałam. No więc polecam książkę właśnie o tym, kto przeinaczał Biblię, kto i dlaczego. Dajesz swoje imprimatur na tę książkę. Tak, ja, no wiesz, no ja czytam tylko te, które mnie interesują. Skąd wiesz o tym wcześniej? To jest dobre pytanie. Skąd wiem o tym wcześniej? Bo interesuje mnie tematyka biblijna. A, okej. Okay.
A, bo dużo czytam na ten temat, wiesz, i dlatego jeżeli właśnie coś takiego, mówię, długo leżała u mnie na półce, aż w końcu zdecydowałam się ją przeczytać, ale właśnie mówię, najpierw podesłałam temu koledze, mówię, czytaj ty. No przeczytał i tak jak powiedział, zrobiłam. Przypominają wszystkie dowcipy o błędnych przykładach, tak, ale to może niekoniecznie. No ale rzeczywiście wujka, nie wujka, przepraszam, rzeczywiście Wulgata była no, błędnym przekładem. Święty Hieronim, który jest patronem tłumaczy, no wcale dobrym tłumaczem nie był. No ale wiesz, o czym my to mówimy o książkach, skoro teraz przecież jest ta dyskusja zmiany Franciszka do modlitwy Ojcze Nasz, prawda? Że gdzieś to określenie nie budzi nas na pokuszenie, że jednego no tak nie do końca jest tutaj ten, a teraz masz już dekady przyuczeń, jeśli nie więcej stulecia wszystkiego w polszczyźnie, no i wojny teraz skoryguj. A tego jest o wiele, wiele więcej. Wiesz, jakbyś tą książkę Ermena przeczytał, to tam właśnie to wychodzi, że to drzewiej to inaczej wygląda. No. Ale to właśnie moja następna książka jest troszkę też o mispercepcjach, jak to się elegancko teraz w ekonomii mówi. Zobacz, jaka gruba. No. Tak naprawdę to są dwie książki w jednej, bo to jest zbiorowe wydanie pracy Włodzimierza Borodzieja i Macieja Górnego, Nasza wojna, również z wydawnictwa WAP. I to są tak naprawdę dwa tomy, bo ta książka się ukazała już wcześniej w dwóch osobnych tomach, one nie były tak ładnie wydane jak teraz. Część pierwsza Imperia, część druga Narody i to jest książka, dla mnie była bardzo dużym zaskoczeniem, ale też takim bardzo przyjemnym zaskoczeniem, bo przyznam szczerze, ja z tą, Nasza wojna to jest o pierwszej wojnie światowej, ja z pierwszą wojną światową w ogóle z tym okresem przełomu XVIII, XIX, XX wieku, z tymi dekadami całymi takiego właśnie, wiesz, od Kongresu Wiedeńskiego aż właśnie do pierwszej wojny światowej, ten fin de cycle, zawsze mnie ten okres jakoś tak męczył, takie to, nie wiem, źle mi się to czytało, wiesz, czy te dylematy tego świata upadającego, te później to, co wszystko potem przyszło, te masakry rozmaite, nie był to nigdy mój ulubiony okres historyczny. Tę książkę przeczytałem z bardzo dużym zainteresowaniem. Dlaczego? Bardzo ciekawe jest to podejście, bo właśnie a propos percepcji i generalnie takiego zrozumienia, dla nas Polaków jednak zawsze ważniejsza jest ta druga wojna światowa. Takie generalnie jest odczucie, prawda? Zobacz, literatura, jakieś tropy kulturowe, wszystko. Pierwsza wojna, ona nigdy nie była postrzegana, że ona jest tak do końca nasza, nie? My byliśmy gdzieś tam pod zaborami, oni tam sobie chodzili, Polacy walczyli w różnych armiach, często przeciw sobie, ale nigdy nie mieliśmy poczucia, że to jest jakieś zdarzenie, które formuje akurat nasz konkretnie naród w taki czy inny sposób. Dla Anglików, czy powiedzmy Francuzów, Verdun i te wszystkie rzeczy to są próby pokoleniowe przecież, to choćby w listach Johna Tolkiena widać, żeby daleko nie szukać. My tą pierwszą wojnę gdzieś tak mieliśmy na marginesie trochę, ona tam była, Borodziej z Górnym opisują, jak to wyglądało u nas. I to jest o tyle książka fascynująca, że to nie jest tylko jakaś historia militarna tej wojny, to jest historia kulturowa, to jest historia społeczeństw, jak to wszystko się na tych ziemiach, które później utworzyły odrodzoną Rzeczpospolitą, jak to generalnie się kształtowało. Bardzo ciekawy już w ogóle sam okres, który oni rozważają, bo to jest tak naprawdę nie tak, jak klasycznie byśmy pierwszą wojnę światową datowali, nie. Tutaj datowana jest ta pierwsza wojna 1912-1923, czyli znacznie szerszy tak naprawdę jest ten zakres czasowy, już od pierwszych jakichś kwestii, które miały miejsce, gdzie imperia ją wywołały, gdzie ludzie ginęli. Generalnie bardzo ciekawa książka, pasjonująco napisana, dużo źródeł, których nigdzie wcześniej nie było, benedyktyńska wręcz praca też faktograficzna. Mogą być tu trochę rozczarowani ci, którzy oczekują, że to jest, wiesz, taki linearny wykład, wojna, tu strzelamy, tu taki pokój, tu taka bitwa, nic z tego. To jest perspektywa zgoła odmienna, bardzo ciekawie napisana, też jest troszkę takich kapsułek, które swojego czasu Norman Davies wprowadził w Europie. Oni tu nazywają te autorzy kapsułami, o hucułach na przykład, jakbyś chciała. Bardzo ciekawe. Bardzo dobra książka, bardzo ciekawa i faktycznie nagle ten okres historyczny zaczął tak żyć, zaczął być dla mnie czymś ciekawym, czym fascynującym, nagle zupełnie inaczej się czyta po przeczytaniu tej książki, zupełnie inny jest odbiór na przykład wojaka Szwejka, tej ich wyprawy, które gdzieś tam, wiesz, gdzieś oni tego, no i pamiętam, to czytałem tego Szwejka i tego kontekstu mi trochę brakowało, jak byłem, bo ja Szwejka czytałem chyba jako 13-latek czy jakoś tak i sobie mówię, no ale gdzie oni są, no tu Przemyśl, Sanok, co to w ogóle za ziemię, kto tam jest, dlaczego ci, dlaczego w takich mundurach, co w ogóle ci Polacy jacyś tak dziwnie opisani, no tu jest odpowiedź, nie, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego ta cała mozaika, te imperialne rozgrywki, czym skutkowały dla Polski. Bardzo polecam Nasza wojna, Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. Dwie książki w jednej tak naprawdę. Jedna o imperiach, druga o narodach z wydawnictwa WAP. No rzeczywiście pozycja
godna polecenia. A ja mam ostatnią książkę z cyklu tej tetralogii jako cena. Tak, wyszła czwarta. Tym razem jest zatytułowana Tylko matka. Ja przypominam, że książka pierwsza, Niewidzialni, ona otworzyła tą reedycję cyklu literatury skandynawskiej, prawda? Wydawnictwo poznańskie zdecydowało się wrócić do tego cyklu, z czego ja jestem zadowolona, bo ja mam kilka książek poprzedniego cyklu, bo wtedy jeszcze jako nastolatka te książki kupowałam, a teraz no, obiecałam sobie, że no może nie tak, że nie ominę, bo niektóre znam, więc nie będę kupowała po raz kolejny, ale no te, których nie przeczytałam kiedyś, no to sobie na pewno przeczytam. No więc kończy się tetralogia. Wydawnictwo Poznańskie na początku mówiło o trylogii. Ja pamiętam, że jak pierwszą albo drugą książkę przedstawiałam z tego cyklu, to też chyba użyłam w programie. Potem już wiedziałam, że to jest tetralogia. No i wtedy jeszcze było trylogią, nie? Tak naprawdę. Być może, tego nie wiem, aż tak nie szukałam. No, w każdym razie Niewidzialni weszli na krótką listę Bookera, prawda? Co ma chyba znaczenie, bo w przeciwieństwie do Nagrody Nobla chyba to ma znaczenie. Ta książka Tylko matka to jest właściwie koniec historii Ingrid, która była główną bohaterką Oczu z Riddela, o których mówiłam gdzieś tam parę odcinków do tyłu. To była ta bohaterka, przypomnę, która wyruszyła w podróż przez Norwegię w poszukiwaniu swojego rosyjskiego kochanka, no, co do którego nie miała pewności, czy rzeczywiście był Rosjaninem, no tam były bardzo skomplikowane rzeczy. No i tym razem jest znowu skomplikowana historia i to skomplikowana historia Norwegii. Ja tak się trochę wczytywałam ostatnio, nie wiem czy pamiętasz, mówiłam o kilku książkach, prawda, o tych właśnie takich losach wojennych i tuż powojennych Norwegów, bardzo trudnych. Oni moim zdaniem mają o wiele bardziej skomplikowaną tą historię, bo oni weszli w układy, bo oni bardziej byli, no, byli kolaborantami po prostu, współpracowali z nazistami i potem to trzeba było jakoś zręcznie poukrywać, a tam przecież duży procent społeczeństwa to byli po prostu naziści, prawda? I tutaj też są echa tego, no tylko to jest historia innej Norwegii, historia malutkiej wyspy, na której de facto mieszkają teraz dwie rodziny, no ale rządzi tam właśnie główna bohaterka Ingrid, no i ona wróciła z tą córeczką swoją, ojca nie znalazła, a zakochana kobieta bardzo mocno jeszcze w tym mężczyźnie, no ale po drodze spotkała inną kobietę, w której on też którą on też w sobie rozkochał. On nie robił niczego złego tym kobietom, on po prostu... Taki był. Nie, on po prostu próbował się wydostać z tej Norwegii. On prawdopodobnie był jakimś szpiegiem i on, wiesz, korzystał z tego, że, no, że one były ciepłe, że one dawały mu schronienie, że one dawały dach nad głową, karmę. No, no każdy by z tego skorzystał, on się ukrywał przecież, uciekał. No a przy okazji zrobił jednej dziecko, a nie zostawił złych wspomnień po sobie, bo one go po prostu kochały. I wyobraź sobie, że ta kobieta, ta Miriam, ta druga kobieta, którą odnalazła wtedy Ingrid, przybywa na wyspę. Przybywa na wyspę ze swoim dzieckiem, już z innym mężczyzną, a jeszcze na wyspie znajduje się mały chłopiec. Jak tam przybywa, zostaje właściwie porzucony przez swojego ojca, który nie był jego ojcem. I też znowu taka skomplikowana historia, bo to jest skomplikowana historia poniemiecka. Bo prawdopodobnie to znowu było dziecko jakiegoś Niemca, który i kobieta norweszka zakochana w tym Niemcu. Tam była jakaś taka historia, ona nie jest opowiedziana, ona jest gdzieś w tle, można się jej domyśleć. I ta matka, wyobraź sobie, porzuca 5-letniego chłopca z mężczyzną, który no, zgodził się być jej mężem. Po 5 latach mężczyzna zupełnie z innej bajki, zupełnie inny status społeczny, a ona z bogatej rodziny, rodzina się jej wyrzeka. I nie wiadomo, jakie tam były niedopowiedzenia dotyczące właśnie tej jej ciąży i tego dziecka. Ona znika, bo jedzie do Niemiec szukać swojego ukochanego. Dziecko zostawia, czyli to dziecko pewnie nie jest z tym mężczyzną, którego jedzie szukać, no bo tak sobie nie wyobrażam, żeby to dziecko zostawiła.
I to dziecko potem jest porzucone przez tego no, jej męża oficjalnego właśnie na Baroi. I Ingrid się nim zajmuje, przejmuje potem pełną kontrolę nad tym dzieckiem. Jeszcze w to wmieszany jest pastor sąsiedniej gminy, ale on po prostu próbuje pomóc dziecku, bo trochę chyba zna tajemnicę tej rodziny. I to była bardzo bogata i wpływowa rodzina. No i ten pastor tak próbuje znaleźć no, takie jakieś wiesz, miejsce dla tego chłopca. Chłopiec niesłychanie inteligentny, o niesamowitych możliwościach. Oczywiście kiedy się nim zaczęła zajmować, no to nie miała o tym pojęcia, no bo to było 5-letnie dziecko. No. Cóż z tego, że błyskotliwe, fajne, piękne, no ale to przecież dziecko. Dzieci mogą się bardzo różnie rozwijać później. Nie? No i potem skomplikowane mechanizmy macierzyństwa na tej wyspie, no i takie przeświadczenie, że Ingrid już się dowiaduje po jakimś czasie, że on ma przyrodnie rodzeństwo, bo ta jego matka w Niemczech założyła tą drugą rodzinę i tam są jej dzieci i ona o tym wie. No i chce, żeby ten jej syn, bo on myśli cały czas, że on jest synem Ingrid, żeby on miał świadomość jednak, że on ma rodzinę, że jest ktoś jeszcze. No a dziewczynka, z którą się wychowywał, czyli córka Ingrid, no to nie jest jego siostra. No i tutaj też Ingrid trzyma rękę na pulsie, bo dzieci są bardzo sobie blisko i często śpią w jednym łóżku, prawda? No i ona musi to, bo ma świadomość, że to nie jest rodzeństwo, czyli musi to kontrolować. No świetnie się kończy ta tetralogia i tak jak moim zdaniem najsłabsza była druga część tej tetralogii. Niewidzialni mi się bardzo podobali. Potem Białe Morze mi się wydawało słabsze, Oczy z Rigela bardzo dobre, i to takie dobre, o tak bym powiedziała, ta część taka dobra, nie? No ale kończymy z Jakobsenem, chociaż wydawnictwo poznańskie zapowiada kolejną jego książkę, więc będę znowu ciebie i państwa nudziła. Ale pięknie oni wydają te książki, pięknie. Wydają pięknie i podoba mi się, że są wierni tej szacie graficznej, nie? Czyli jak u mnie na półce stoją te książki, a już tam trochę stoi, to, no to ładnie wygląda. Ale widzisz, bo nawiązałaś do nagród literackich, to się w sumie dobrze bardzo składa i plecie nam, bo ja mam również nagrodzoną książkę, Anomalie francuskiego autora Herve Letellier, która została nagrodzona nagrodą Goncourtów, czy Goncourtów, to już nie wiem, nie jestem akurat, zakładam, że Goncourtów, która się jakoś niesamowicie we Francji sprzedała, jest najlepszą tam od iluś 10 lat sprzedającą się książką. Ja mam z nią duży kłopot, bo to generalnie nie jest zła książka, to jest książka, w którą się bardzo fajnie czyta. Nie bardzo potrafię zrozumieć kryterium, dla którego ona tę nagrodę dostała, szczerze mówiąc. I to jest właśnie bardzo ciekawy problem. Ja ogólnie mam taki problem ostatnio z hype'owanymi książkami, jak to się teraz ładnie mówi, które gdzieś tam były uznawane już za przełomowe arcydzieła i akurat tak mówię, bo widzę u ciebie na półce Małe Życie stoi, Małe Życia, tam do góry. Ja miałem ogromny problem z tą książką, ale to zostawmy sobie na kiedy indziej. Natomiast właśnie ta książka Letelliera, ona jest po prostu taka lekka. To jest taka książka generalnie, która jest typową jakąś taką, nie wiem, literaturą, powiedziałbym prawie, że pulpową, taką troszkę pulp fiction generalnie, tylko w innym wydaniu. Mam też problem z tą książką taki, że ona generalnie opiera się na pewnym pomyśle, który autor tutaj jest właśnie chwalony, że to jest miks, bo to i powieść filozoficzna i generalnie science fiction i jakieś tam jeszcze, prawda, thrilleru troszkę i powieści psychologicznej. Generalnie punkt wyjścia, ja nie będę tu za dużo mówił, bo to łatwo o spoilery w przypadku Anomalii, natomiast generalnie jest punkt wyjścia taki, że w pewnej burzy coś się dzieje z pewnym samolotem. Co się dzieje dalej? Jest pewnym pomysłem, który, no tutaj właśnie rozbawiło mnie to, gdy czytałem recenzje, rozmaite omówienia tej książki, którzy krytycy tak zwani głównonurtowi przyjmują, że to wspaniały koncept i tak dalej. No na litość boską, gdyby przeciętny początkujący pisze science fiction na takim pomyśle budował książkę, to by go wyśmiano po prostu. Letellier tutaj po prostu wykazuje się totalną ignorancją wszystkich klisz gatunkowych. To, co on tutaj przedstawia i próbuje gdzieś rozkładać na czynniki pierwsze, zostało zrobione już tyle razy przez tylu lepszych autorów, że doprawdy nie wiem, dlaczego to akurat chwyciło, ale to nigdy się nie wiemy, dlaczego coś akurat chwyta. No, jeśli ktoś czytał na przykład Czasomierze Davida Mitchella, czy powiedzmy Powtórkę Grimuda, czy no jeszcze parę takich pozycji można wymienić, które też tam dotyczą pewnych paradoksów z czasem, rozszczepiania rzeczywistości i tak dalej, no to jest po prostu słabe z tego punktu widzenia.
Ponadto gdzieś sytuacja, która tutaj powstaje, rodzi pewne problemy psychologiczne. I tutaj mówię, tu będzie dobrze. Tu już autor pójdzie, będzie super, się otwiera pole. Czekałem na tą powieść filozoficzną. No i rzeczywiście zaczęło się coś dziać i książka mi się skończyła. Generalnie tak naprawdę tam, gdzie się bym spodziewał, że dopiero to ruszy, to tak naprawdę autor uciął i nie wyciągnął absolutnie w zasadzie żadnych konsekwencji z tej sytuacji, którą zarysował. Bardzo byłem zdziwiony, bo to jest fajna książka, sympatycznie mi się czytało, ale właśnie sympatyczna. I dostała nagrodę Goncourtu, to jest niesamowite, po prostu, za, nie wiem, łaskawe litera dostały, tak, na przykład, zdaje się, żeby daleko nie szukać, gdzie to jest po prostu tak, jakbyśmy sobie wzięli, nie wiem, no, naszego pana samochodzika gdzieś położyli przy, dajmy na to, nie wiem, białym klelądona albo coś takiego. Totalna dysproporcja, książka, jak mówię, sympatyczna, robi karierę, u nas podobno też się całkiem dobrze sprzedaje, z tego, co gdzieś tam czytałem. Natomiast mówię, no jeśli ktoś jest dobrze wychowany na science fiction, czytał, to po prostu się skrzywi, mówi serio, naprawdę po tych wszystkich powieściach koleś, wyciągasz taki pomysł i robisz tego sensację i jeszcze wszyscy mówią, że to jest rewelacja oparta na suspensie. No nie ma tu suspensu, nie ma nic, po prostu na żlem podobny pomysł gdzieś tam kiedyś machnął w opowiadaniu, nie będę zdradzał tytułu, bo się Państwo domyślicie, o który chodzi, zrobił to niejako od niechcenia i wzruszył czytelnika 10 razy bardziej, ale nagroda Goncourtów jest. Natomiast warto z tą książką się skonfrontować, bo może ja po prostu tutaj, jeśli ktoś nie czytał fantastyki, bo nie lubi, to powie, no faktycznie, ale jeżeli już, żeby tylko kończyć, Michel Houellebecq, gdy się brał za fantastykę, też mi to przeszkadzało, bo on też to robił źle. Też to akurat te dodawanie elementów fantastyki Houellebecqa nie poprawiało, że tak powiem, jakości jego książek w moim przekonaniu, ale mimo wszystko to jakoś miało sens. Tutaj to jest takie troszkę efekciarska sprawa, ale zachęcam, żeby się skonfrontować, bo czyta się to całkiem dobrze i pytania, które ta książka stawia, to są akurat te pytania, które warto sobie przemyśleć do samego siebie. Jak ja bym się w takiej sytuacji ogarnął? Tutaj autor z tego robi trochę psychoanalizy, trochę opery mydlanej. Greg Egan, który w takiej książce, która po polsku była bardzo znany autor science fiction, ale bardzo hermetyczny, w takiej książce Stan wyczerpania, on tam zajmował się problematyką, że udało się wypracować wreszcie ogólną teorię pola, czyli połączyć teorię kwantów z grawitacją i tak dalej. I tam były takie kwestie, że gdzieś na przykład popełniono 7 milionów samobójstw w podobnej kwestii. Tutaj jakoś wszyscy idą do telewizji. Znak czasu widać. No to moja kolejna książka. Javier Marias, Serce tak białe. Ojej. Znasz książkę? Marias to jest jeden z moich ulubionych autorów w ogóle. Mm-hmm. Uwielbiam najbardziej ten Jutro w czasie bitwy o mnie myśl, to świetna książka, ale Serce tak białe też mi się podobało. Też ci się podobało, znasz książkę. No ja teraz ją dopiero przeczytałam. Ona jest z 2012 roku, czyli to jest polskie tłumaczenie, w ogóle została napisana w 1991. Mm-hmm. No to porozmawiajmy sobie zupełnie inaczej, no bo jeżeli oboje znamy książkę, to może ja wprowadzę tutaj w klimat, a potem przejdziemy do rozmowy. Ja wiem, że kiedy się nagrywamy w taki sposób, to rozmowa jest trudniejsza, bo my już to ćwiczyliśmy z Pawłem i to nie jest takie proste, bo sobie po prostu bierzemy dźwięk, tak? No, ale wiesz, nie wiem, czy też w tym wydaniu czytałeś, Paweł? Nie, ja ją czytałem, właśnie to jest troszkę problem, ja ją czytałem bardzo dawno w tym wydaniu poprzednim, bo to jest ta reedycja Mariasa teraz, ona ma teraz nowe szaty graficzne, tamta jego trylogia teraz na przykład w jednym tomie też wyszła, nie? Ta Serce i włócznia i tak dalej, natomiast to czytałem, no, 10 lat temu mogło być. I potem widziałem tę książkę na taniej książce i strasznie ubolewałem, a teraz się okazuje, jakby tak wrócił i chyba chwyciło. No więc właśnie, ale zobacz, no ta okładka nie zapowiada historii, nie? Tak, chociaż, jest taka... tak, no właśnie, więc gdyby, jeżeli ktoś nie zna autora, nie zna nazwiska, no to to się wydaje taka, no ja bym nie kupił, gdybym nie znała nazwiska, nie kupiłabym takiej książki, no taka jest prawda, bo książka akurat, okładka nie przemawia do mnie zupełnie, zapowiada jakieś romansidło, no więc moim zdaniem chybiona zatem jest okładka, no treść jest oczywiście intrygująca, no i niesamowicie skonstruowana i tutaj ta konstrukcja jest niesamowita, ta wielowarstwowość opowiedzianej historii, no to przypominam, opowieść jest o młodym mężczyźnie, tam parę lat po 30, który bierze ślub, no i boi się tego, co dzieje się z jego życiem po tym, jak ten ślub wziął, a najbardziej intrygujące jest jego podróż poślubna, a szczególnie Hawana, Kuba, jego babcia była
Kubanką, właśnie pochodziła z Hawany i no, ma jakąś tam historię, którą nie do końca zna. My się dowiadujemy, odkrywamy tę historię w trakcie czytania książki. I książka jest taka wielowarstwowa i powracają motywy, które są wielokrotnie przez autora przetwarzane, wpleciony jest w to Macbeth Williama Szekspira, no bo tytuł jest cytatem z Macbetha i w ogóle ten motyw macbetański, ja nie chcę za dużo zdradzić z fabuły, no bo tutaj jest, to jest też kryminał, więc nie można za dużo zdradzić, no ale jak Macbeth, no to oczywiście krew, to oczywiście morderstwo. A tu jest jeszcze przepiękna refleksja, te fragmenty mi się najbardziej podobały, no bo główny bohater jest tłumaczem, tak, i tłumaczem żywego słowa i on bywa na różnych konferencjach międzynarodowych i też pojawia się parokrotnie ten motyw, kiedy on tłumaczył, no Margaret Thatcher, prawda, no bo tak należy to odczytać, no bo jeżeli to była przywódczyni państwa angielsko-brytyjskiego, nie, no to musiała być ona w tych latach, z najwyższym dostojnikiem Hiszpanii i tutaj nie znalazłam, ale też przyznam, że nie szukałam nazwiska. To pewnie był król Juan Carlos, nie? Ale myślę, że z królem, bo ja szukałam... Myślę, że premier wśród, jednak. Tak, ja szukałam wśród polityków, wiesz, raczej myślałam, no jeżeli z królem, to, ale nie, bo z królem to by królowa rozmawiała. Tak, to prawda. No to właśnie, prawda. Więc tak, że to musiał być premier. No i jak pięknie ten mężczyzna, główny bohater, Juan, on przepięknie no, przekształca słowa jednego i drugiego polityka i dzięki niemu z bardzo nudnej rozmowy, która właściwie nie potoczyłaby się nawet, bo jest taki komentarz, że oni najczęściej nie rozmawiają w tych prywatnych już rozmowach ze sobą, tylko czekają, aż minie ten czas, że będą mogli opuścić pokój, w którym ich zamknęli, prawda? No a on takimi zręcznymi komentarzami, niby tłumaczeniami, ale przeinaczeniami, no to, że Margaret Thatcher nie zna hiszpańskiego, to ja jeszcze rozumiem, ale to, że wysokiej rangi polityk hiszpański nie zna angielskiego, to już mi się w głowie nie mieści. Wiesz co, w tym okresie mogło tak być. Mogło tak być. Francuzi też za bardzo nie przesadli, wiesz, tym. No to jest prawda, no to jest prawda. No, ale nie, wiesz, jest na pewno by znał. No może tak, może to o to chodzi, prawda? No w każdym bądź razie on to tak pięknie przeinacza i rozmowa staje się interesująca, a nawet intymna w pewnym momencie. No i najciekawsze, że no, on ma tak zwanego, no takiego, jego pilnuje inny tłumacz, czy on dobrze tłumaczy, no i ta tłumaczka, potem jego żona, prawda, ta tłumaczka doskonale przecież się orientuje, co się dzieje i nie wkracza. I nie wkracza, no i zaczyna się taka intryga miłosna między nimi. No tu jest bardzo dużo właśnie takich różnych smaczków historii. Odkrywamy historię życia tego głównego bohatera, skomplikowaną relację z ojcem i potem się dowiadujemy, dlaczego ona jest taka, a nie inna. No, ciekawa historia tej koleżanki ze studiów, u której on mieszkał w Stanach Zjednoczonych, nie? I która no, w takie dziwne relacje i związki wchodziła i ta jej taka, no dla mnie totalnie niezrozumiała, no ale no, no, no po prostu różne życia, różne sytuacje, totalnie niezrozumiała chęć znalezienia drugiej osoby i sięgania do takich poniżających siebie, prawda, sposobów. Więc no, czasami miałam wrażenie, że przesadza Marias tutaj z tymi wiesz, powrotami do kolejnych wątków. Bo on jest taki barokowy generalnie. On jest taki barokowy i widać w samej frazie, nie? Przecież te zdania są takie, że jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do tego typu literatury, to się po prostu odbije, bo od tych dygresji, od tych wielowątkowych jakichś tam zdanie w zdaniu w zdaniu, to jest tak gęsta proza i naprawdę trzeba być bardzo czujnym. No i jak mówisz, ornamenty, powracanie, te jakieś obsesyjne troszkę czasem nawet wracanie do pewnych wątków, które gdzieś tam czasem się okazują być ślepą uliczką, ale część generalnie ma znaczenie i to jest właśnie też istotne, że trzeba troszkę uważać, bo coś tam później może okazać się ważnego,
a czasem są te tropy fałszywe i generalnie łatwo w tym dygresyjnym takim stylu, ale to samo było Mariasa właśnie w czasie bitwy Jutro o mnie myśl, tam też było przecież taki jeden w zasadzie monolog wewnętrzny momentami można byłoby odnieść, że ten autor tam snuje, ten bohater pierwszoplanowy, bo to u Mariasa jest typowe. No natomiast tutaj też właśnie konteksty, nie? Właśnie ten Macbeth, właśnie tam wiele innych, to jest autor, który bardzo mocno jest osadzony w tradycji literackiej. Bardzo duża przyjemność znajdowania tych rozmaitych smaczków. Natomiast nie jest to łatwa literatura, na pewno. Na pewno nie, no ale ja lubię takie gęste prozy. Tak, to jest coś, co później daje bardzo dużą satysfakcję, bo to się pięknie wszystko spina. Tak. Tak, a tutaj to jest bardzo spięte. Tutaj aż mi to przeszkadzało, że nie ma chociażby jakiejś takiej, wiesz, no, bo ja na przykład ślepych uliczek w tej książce nie zauważyłam. To co troszkę było, ale to gdzieś tam. No, bo wszystko gdzieś tam właśnie znowu wracało, no już ten genialny powrót do sceny pierwszej, no to już w ogóle mnie, no i ten Macbeth, który na początku tylko gdzieś tam w cytacie, ja sobie nawet szybko odszukałam, rzeczywiście no w polskich tłumaczeniach Macbetha, które ja znam, jest to troszeczkę inaczej przetłumaczone, no ale o to chodzi, prawda? I no i to serce tak białe i to potem zupełnie inaczej te słowa tytułu wybrzmiewają pod koniec tej powieści. Ale ona jest też bardzo dobrze przetłumaczona, to Carlos Maradon Casas znów tłumaczył ten sam, co wiele innych wspaniałych dzieł, no Marqueza, tak, żeby daleko nie szukać. Jego tłumaczenia na polski są niesamowite po prostu. Tak, i bo ja też właśnie pytałam, wiesz, koleżanek, które znają hiszpański i po hiszpańsku czytały Mariasa i one też potwierdziły, Gośka, to jest świetne tłumaczenie, więc no to polecamy oboje z Pawłem. Zdecydowanie. I w ogóle wszystko tego autora, jak już mamy taką okoliczność. Tak jest, tym bardziej, że tak jak Paweł powiedział, no wydawnictwo to jest Sonia Draga, ono teraz wznawia jego powieści, więc proszę Państwo, sięgajcie, w taniej książce jest, czyli za niezbyt duże pieniądze można kupić. To po tym takim ciężarze gotówkowym ja mam młodzieżówkę. Młodzieżówka jest standardową młodzieżówką, nawet już widać po okładce. Krzyczące schody się to nazywa autora Jonathana Strauda, który jest dobrze znany z tego segmentu Young Adult, on już po prostu wiele rzeczy wydał. To jest początek jego nowego cyklu, zobaczymy, czy się będzie ukazywał dalej. To zależy oczywiście od sprzedaży. Wydawnictwo Poradnia K. Nie jakoś bardzo znana, ale właśnie tak patrzyłem, czy się zapowiadałem drugi tom i się tak zdziwiłem, bo ta oferta była całkiem taka interesująca i wielowątkowa. Nie tylko młodzieżówki, ale też dużo ciekawych rzeczy, troszkę popularno-naukowych, trochę też dobrej prozy dla dorosłych. To jest taka klasyczna młodzieżówka, oczywiście znak czasów, bo na okładce jednym w blurbie jest napisane, że wkrótce serial na Netflixie. No ale to akurat też niewiele znaczy, bo na Netflixie niedługo będą seriale w podstawie jakichś menu, jakichś restauracyjnych pewnie i tak, bo oni już wszystko trzepią, mówiąc brutalnie. Bardzo fajna książka, jeżeli ktoś lubi tego typu młodzieżówki o odważnych nastolatkach, tak naprawdę. Punkt wyjścia jest banalny. Punkt wyjścia jest taki, że mamy Londyn, który ma epidemię duchów, zjaw i widm wszelakich. I tak jak to było na przykład w Zmyśle, widzą je tylko dzieci. Dorośli ich nie widzą, dorośli nie wiedzą, jak z nimi walczyć, dorośli są bezbronnymi ofiarami, dlatego są agencje detektywistyczne, takie swoiste, które z tym walczą, firmowane przez dorosłych, ale zatrudniają dzieci, bo dzieci są na pierwszej linii. I to jest bardzo fajna książka, podoba się nastolatkom, ale również dorośli, na przykład ja, mogą tutaj znaleźć dużo fajnego, bo generalnie to jest fajna opowieść, taka w duchu bardzo brytyjska, co zawsze jest takim atutem w tego typu literaturze. Oni jakoś umieją takie rzeczy wykorzystywać i bardzo dobrze im to wychodzi. Akcja jest znakomita, ale to nie jest taka prosta opowieść od A do Z. Jest to naprawdę fajnie napisane. Można się parę razy nieźle na jakimś twiście literackim, fabularnym zakręcić. No bo jest ta agencja tego lokala, trzy osoby, bohaterką jest tak naprawdę narratorką, jest tutaj dziewczyna, która pomaga temu szefowi tej agencji, Antonemu Lockwoodowi. Im na początku bardzo źle idzie generalnie w tej działalności łapania duchów, no i w końcu mają taką jedną misję, słynne krzyczące schody trzeba pokonać, czy ducha ściślej rzecz biorąc, który to ogarnia. No i później, czy karta się odwróci, no z tym już zostawiam potencjalnych czytelników. To jest taka troszkę opowieść z dreszczykiem, jeżeli ktoś czytał na przykład opowieści Josepha Delaney'ego o Stracharzu, na przykład, czyli te kroniki Wardstone, to jest troszkę podobne w klimacie, tylko bardziej cywilizowane, bo to gatunek tak zwany fantasy miejskie, czyli urban fantasy. Bardzo dobra rzecz, szkoda, żeby przeszła niezauważona, bo w ogóle teraz tej oferty Young Adults, która jest, wyróżnia się moim zdaniem bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o samą literacką, rzemieślniczą robotę,
I jakoś tych oklepanych klocków się autorowi udaje poskładać zupełnie zaskakująco świeżą całość. Bardzo bym chciał, żeby te pozostałe tomy cyklu wyszły również w języku polskim. No zobaczymy, jak to będzie. Ta poprzednia trylogia tego autora była razem całkiem dobrym osiągnięciem, zdaje się, wydawniczym, no ale też było ładnych parę lat temu. Ta książka wyszła gdzieś pod koniec września, dopiero zobaczymy. Może teraz przy zakupach świątecznych troszkę ruszy. Ale bardzo, bardzo ciekawe w tej kategorii dla książek nastolatków, Krzyczące schody Jonathana Strauda z poradnika. Z tym, że to są tacy nastolatki bardzo rozciągnięci w czasie, wiesz, taki 16 z mocnym plusem, czy 14 z mocnym plusem. No to ja mam książkę dla nastolatków, ale tych początkujących dopiero. To jest ta książeczka, Żywicielka. Książka Debory Elias, Mamania, wydawnictwo Mamania to wydało. I to jest no, książka na czasie, no bo mówi o uchodźcach. Zresztą w 2017 roku powstał film animowany, który jest adaptacją no, niektórych wątków tej książki i ten rysunek na okładce to jest właśnie no, rysunek z tego filmu, nie? To jest taka kreska. Ja zaczęłam ten film oglądać, on na Netflixie teraz jest i można bez problemu go zobaczyć. On nawet miał oscarową jakąś nominację wtedy w 2017 roku. No to jest poruszająca trylogia, bo tutaj w tej książce ona tak wygląda, jest tak ponad 300 stron, 350, 360. Są de facto trzy książki. One wychodziły oddzielnie. Autorka je publikowała oddzielnie. To była Żywicielka, Podróż Parwany, czyli tej Żywicielki, bo to jest jej imię. I historia Szaucji, czyli Szaucja, taki jest tytuł przyjaciółki właśnie Parwany, która też opuszcza Afganistan i jej znowu losy są tutaj przedstawione. No i to jest niesamowite. Ja bym tak, ja w ogóle bym, gdybym ja była ministrem edukacji, to bym wpisała tę książkę jako lekturę obowiązkową w szkole podstawowej w klasie chyba szóstej. Piąta, szósta, chyba szóstej. Wydaje mi się, że to jest i to byłaby lektura obowiązkowa. Może nie wszystkie trzy części, może ta pierwsza część właśnie. Ona opowiada o tym pierwszym przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie, czyli mamy rok 1999. Główną bohaterką jest 11-letnia dziewczynka, właśnie Parwana, która jest wychowana w inteligenckiej rodzinie. Ojciec studiował w Wielkiej Brytanii, jest historykiem, nauczycielem historii, matka była pisarką i ta rodzina to byli intelektualiści tego dawnego Afganistanu. No a wiemy, jaki był stosunek talibów do wykształciuchów, prawda? No właśnie w większości talibowie to byli niepiśmienni, zupełnie bez szkół ludzie i po przejęciu władzy po prostu no, w wielkiej pogardzie mieli tych wszystkich intelektualistów, twierdzi, że to oni doprowadzili do klęski Afganistanu, była sytuacja, była zupełnie odwrotna, no i ta tragedia kobiet, nie? Bo ojciec zostaje ranny w szkole, pada bomba na szkołę, traci nogę, no nie może już pracować jako nauczyciel i w tej rodzinie był syn, ale też zginął i no, ta mała dziewczynka przebiera się za chłopca i po tym jak ojciec zostaje brutalnie aresztowany, skatowany, a ojciec jest bez jednej nogi, czyli no sytuacja tragiczna, ta dziewczynka przejmuje obowiązki żywicielki, stąd tytułowa Żywicielka. Ja kiedyś mówiłam w naszym programie, ale to z Agnieszką jeszcze ciebie nie było tutaj, o tej książce, Chłopczyce z Kabulu i bardzo też parokrotnie mówiłam na etyce właśnie na temat tej historii i tam jest reportaż przez Czarny wydane i tam są ukazane właśnie te dziewczynki, które potem stają się kobietami, a miały w swoim życiu ten epizod chłopca, nie? I no tutaj ona też musiała takim chłopcem być, tylko to jest książka dla dzieci. I opowiada właśnie, jak to ona się zmagała, taka dziewczynka 11-letnia,
Ona musiała otrzymać całą rodzinę, była przerażona, przebierała się za chłopca, siedziała na rynku i tam coś sprzedawała, pisała jakieś listy, czymś tam handlowała, no, a potem no, matka wyrusza w podróż z jej młodszym rodzeństwem i ze starszą siostrą, dlatego że ta siostra ma wyjść za mąż, wszyscy są szczęśliwi, ojciec jeszcze w więzieniu, ona zostaje z przyjaciółką mamy, no i okazuje się, że oni przepadają bez wieści. I kiedy ojciec wraca z tego więzienia, wyruszają w podróż. Ojciec umiera i to jest druga część, ta parwana w tej podróży. No wyobraź sobie, 11-letnią dziewczynkę, która przedziera się przez Afganistan, ucieka, jak tylko widzi czarne turbany, to się gdzieś kryje i ucieka. Potem znajduje w jakimś zbombardowanym domu malutkiego chłopczyka, takiego, którego on ma tam rok, półtora roku, którego ona po prostu bierze i nosi, no bo nie może go zostawić, a tam obok matka, która się już ciało się rozkłada i puściuteńka wioska, prawda, zbombardowana wioska i potem jeszcze znajduje jednego chłopca, tak około 10-11-letniego, bez nogi. No i wyruszają podróż. No a ta trzecia historia to jest właśnie ta historia Szałcji, czyli tej jej przyjaciółki z tego targowiska w Kabulu. No poruszające historie właśnie napisane dla dzieci, tak no nie wiem, ja bym już chyba dała mówię dziewczynce, Holendziu, bo tutaj bohaterki to dziewczynki, więc mam takie wrażenie, chociaż myślę, że no być może chłopcy też by przeczytali taką książkę z zainteresowaniem, ale naprawdę ona otwiera oczy. To nie jest książka oparta na autentycznej jednej historii, ale autorka była w obozie dla uchodźców i słuchała setki takich historii. I ona po prostu stworzyła z tych różnych autentycznych historii właśnie taką historię. No, w kontekście tego, co się dzieje teraz na granicy polsko-białoruskiej, a jeszcze w kontekście tego, że wydawnictwo postanowiło cały dochód z tej książki przeznaczyć na pomoc dla uchodźców, no to myślę, że no warto. A mówię, ja bym wprowadziła tę książkę, bo takie są czasy i po prostu trzeba się otwierać na pewne ruchy. Zresztą uchodźcy byli zawsze, prawda? To jest historia ludzkości. I zawsze, gdzie wybuchały wojny, wybuchają miny, przejmują no, władzę ludzie okrutni, którzy wprowadzają nieludzkie prawo, na przykład niepozwalające kobiecie wyjść do sklepu i kupić pożywienie. No to jak ona ma utrzymać rodzinę, kiedy mężczyzna jest aresztowany? I nie ma nawet chłopca w domu, prawda? A jej nie wolno wyjść po wodę, bez pozwolenia mężczyzny. Do studni po prostu. No więc sytuacja tragiczna. No to Żywicielka. W tej animacji tytuł jest Żywiciel, no bo dziewczynka staje się chłopcem, więc pewnie dlatego. No to wszystkie. No i tak zakończyliśmy tradycyjnie, jak my, ty o problemach świata, a ja ze eskapizmem. No coś w tym jest, wiesz, coś w tym jest. No i dla mnie to taka nietypowa książka. Ja muszę przyznać, że ja rzadko czytam książki dla dzieci, no, czyli te dziecięce, wiesz, to takie dla maluszków, no to przeglądam teraz, no, ile tam czytania. Tam raczej jest to opowiadanie o tym, co znajduje się na obrazku, prawda? A tutaj no przeczytałam tę książkę. To jest język bardzo prosty, dobrze chyba tłumaczony, bo tłumaczka znana jest w tym wydawnictwie Mamania. Ona jest często zatrudniana przez to wydawnictwo do tłumaczeń, więc no, ale jest to język taki bardzo prościutki, taki właśnie dla dziecka, nie? No ja lubię gęsty język, no ale to jest dla dziecka, to musi takie to być. No, no na pewno będzie to kiedyś czytane w moim domu. No to Paweł, dziękujemy naszym słuchaczom. Tak, dziękujemy Państwu, żegnamy się z Państwem. Cześć Paweł. Cześć Małgorzato.